A dzisiaj pokażę Wam międzynarodową stację kosmiczną, która jest produkowana w Polsce i którą możecie zakopać we własnym ogródku, a także przydomowe silosy do wystrzeliwania nuklearnych rakiet balistycznych. Także zapraszam do obejrzenia całego odcinka. Jest dzisiaj z nami Ania, właścicielka firmy, która produkuje te cudeńka. I powiedz, czy to faktycznie są jakieś wyrzutnie rakiet balistycznych podziemne? Co wy tutaj chowacie? Wiesz, można to przeznaczyć na cokolwiek się chce. Nasz koncept był pierwotny taki, żeby przechowywać tam zapasy związane z jedzeniem. Natomiast cokolwiek sobie tam włożysz, no to będzie tam się znajdowało. Aha, dobrze, to może w takim razie uchylimy rąbka tajemnicy i pokrywy. Dobrze. Nie wiem, czy jesteście na to gotowi. Wygląda jak spiżarka. No bo to jest taka nowoczesna spiżarka. W tej chwili już w domu mało kto o tym myśli na etapie budowy, żeby sobie takie miejsce do przechowywania zrobić. Sama wiem po sobie. Jak budowaliśmy dom, też takiego miejsca no nie przewidzieliśmy, że będzie nam potrzebne. No i gdzieś tam tak się powoli ten koncept w głowach nam narodził, żeby coś takiego ludziom zaproponować. Czyli tutaj tego typu spiżarki, czy tutaj pod każdą kolejną pokrywą kryje się co innego? Spiżarki w różnych rozmiarach, to jest pierwsza część, natomiast nie będę zdradzała na początku i myślę, że najlepsze zostawimy na koniec. Dobra, okej, w porządku. W takim razie tutaj mamy spiżarkę, ale następne tutaj Tak, zrobiliśmy też aranżację takiego pomieszczenia technicznego tak, do obsługi basenu. Tak, bo jesteśmy przy basenie, których jesteście producentem, a każdy basen potrzebuje też swojej takiej maszynowni. Oczywiście i zawsze klienci mają problem, jak tą maszynownię umiejscowić, jak ją zbudować. Także tutaj sprzedajemy gotowe maszynownie. Wystarczy je tylko podłączyć do basenu i działa. Mhm. Dobra, super. Jakie dalej mamy ciekawe zastosowania? Kolejne zastosowania to są te pierwsze piwniczki, jak to nazwałeś, spiżarki, tylko w większych rozmiarach. Mhm. Ta była jednomodułowa, tutaj mamy kolejne. Teraz coś dla tych, którzy zastanawiają się, gdzie przetrzymywać ciało teściowej. Można, tak. Takie tutaj komentarze też były, że to wygląda w pierwszym momencie jak grobowiec, także można tutaj też rodzinny zrobić sarkofag. Super. Takie piwniczki, ile mają metrów kwadratowych? No to zależy od rodzaju piwniczki. Tutaj ta piwniczka to jest piwniczka, która ma 9 metrów kwadratowych. Mhm. Powierzchni podłogi oczywiście. Dobrze. Ta najmniejsza, pierwsza, którą widzieliśmy? 3. 3 metry kwadratowe. Tak. I w wysokości ile mają w środku? 2 metry. 2 metry. Dobra, rozumiem, że kolejne będą coraz większe, będziesz nas pozytywnie zaskakiwać. Dokładnie tak. To była 3-modułowa. Tutaj będziemy mieć teraz czwóreczkę. No to jak wejdziesz z tej strony, aha, możesz wyjść z tamtej. Dobra, ma dwa wejścia. W takim razie wchodzimy do środka. I w tym momencie wchodzimy tutaj jednym wejściem, ale widzimy, że Ania weszła drugim, tak konkurencyjnym. Jest. Wejścia ewakuacyjne. Jeżeli ktoś chciałby przeznaczyć na bunkier, to również taką aranżację zrobiliśmy. Aha, aranżację, czyli co jest w środku wyposażenia? Łóżka, kuchenka. Takie wszystkie potrzebne rzeczy, żeby przetrwać powiedzmy tu i teraz przez jakiś okres czasu. Aha. Oczywiście tutaj są wentylowane te wszystkie piwnice, także że się tutaj ktoś udusi, nie ma takiej obawy. Okej, czyli tutaj jest wentylacja, wspomniałaś wcześniej, że to jest też i może być grawitacyjna i mechaniczna. One tak? są w standardzie, grawitacyjna i mechaniczna, montujemy obydwa rodzaje, aha, także klient dostaje wszystko na gotowo. Dobrze, czyli jeśli tu mamy wentylację mechaniczną, to znaczy, że też możemy spodziewać się jakiegoś grzybka u góry, gdzie powietrze będzie wyrzucane lub czerpane do środka. Dokładnie tak, natomiast żeby nam tutaj ekspozycji te grzybki, jak je nazwałeś, nie szpeciły, wyprowadziliśmy je po prostu za płot. Mhm. Dobra. Tutaj widzę, że większość to jest raczej wystrój taki właśnie
z jedzeniem, jakieś przetwory i tak dalej. Czyli rozumiem, że zakupując takie piwniczki pod ziemią, panuje w nich jakiś lepszy klimat, tak? Tutaj nie potrzeba energii elektrycznej, tak jak w lodówkach? Nie. Czy jednak musicie tutaj mieć jakieś chłodzenie, klimatyzację, nie, ogrzewanie? Nie, tutaj, jeżeli chodzi o piwniczki, tutaj one są chłodzone naturalnym chłodem ziemi, czyli temperatura jest, no ona nie jest stała przez cały rok, bo zimą spada do około plus 6 stopni Celsjusza, natomiast latem w takie mega upalne dni to jest w okolicach 14 stopni na plusie. Przy założeniu, że nie zostawimy na długo otwartego włazu, no bo wtedy wiadomo, to ciepłe powietrze tutaj nam najdzie i wtedy ta temperatura się trochę podniesie. Okej, czyli zakładam, że to nie są izolowane tutaj te pomieszczenia, te piwniczki? Są izolowane, natomiast ta izolacja jest tylko z góry, żeby izolować od promieni słonecznych, które tutaj padają na górę. Okay. Natomiast tutaj na bokach nie jest izolowana z tego względu, żeby chłód ziemi lepiej nam tutaj przechodził. To też mieliśmy potestowane, próbowaliśmy piwniczki w całości izolować, mieliśmy zamontowane bez izolacji i te bez izolacji sprawdziły się lepiej. Okej, dobra. Czyli jest tutaj bardzo ciekawie. Czyli nadaje się do przechowywania przetworów. Jak ktoś potrzebuje, to pewnie jakieś ziemniaki i tak dalej. Z wilgotnością jak to wygląda w takich pomieszczeniach? To znaczy tak, optymalna wilgotność jest na poziomie 60-70% i taką wilgotność tutaj jesteśmy w stanie utrzymać. Zimą może być to troszeczkę więcej, ale w tym momencie można pochłaniacz wilgoci tutaj wstawić, który nam to ładnie wyreguluje. Dobra, super. Rozumiem, że czekają nas kolejne niespodzianki, więc wychodzimy do góry. Im dalej, tym lepiej. Dobra. Podeszliśmy do dużo większych drzwi, więc rozumiem, że to już mogą służyć jako garaż. No tutaj taka duża lodówka, nie? Wielu osobom kojarzą się te drzwi z wejściem do lodówki i w sumie duże, bardzo się nie mylą, myśląc w ten sposób. Okej, okay, dobra, tutaj już widać, jest bardziej pełnowymiarowo. Tutaj jest przede wszystkim na pewno wygodniejsze zejście. Aha. Mamy zejście po schodach, nie po drabince, także zapraszam. Możesz sam ocenić, jaka temperatura, jaka jest różnica temperatur. Tak, zdecydowanie czuć wchodzi. Taki przyjemny komfort. Chłodny na zewnątrz jest ciepło, gorąco, duszno. Tutaj jest przyjemnie, fajnie zejść się, porelaksować. Ale też widzę, że tutaj stylistycznie dużo ładniej nawet. No tak, to jest taki, powiedzmy, już wyższa półka. Staraliśmy się mieć, tam jest żaba. No to tu! Dobra, ja ją wezmę. Ale tego nie pokazuj. To nie ma autoryzacji. Tutaj trochę inna kolorystyka. Jakby się komuś biały nie podobał, można mieć również szarą. I tutaj dla wielbicieli wszelkiego rodzaju trunków. Można też taką aranżację zrobić. Aha. No właśnie, wspominałaś też, tutaj rozmawialiśmy jeszcze przed kamerą, że nie wszyscy mają taką tradycję, żeby przechowywać jakieś przetwory, ziemniaki, czyli tutaj to jest dla tych, którzy przechowują alkohole. Dokładnie tak. Można przechowywać, tak jak wspomniałam na początku, cokolwiek się chce. My pierwszy koncept mieliśmy faktycznie takiej typowej spiżarki, tego co w Polsce kiedyś było normalne, że każdy dom miał piwnicę, nie wiem, w blokach były piwnice, przy domach były piwnice, jakieś spiżarki, komórki. W tej chwili już się tego nie robi, natomiast jeżeli ktoś by chciał sobie coś takiego stworzyć, no to przychodzimy z pomocą. Czy tutaj całe to wyposażenie też organizujecie? Bo widzę, że tutaj takie półki są typowo właśnie pod wino, ale także są pięknie podświetlone, więc... To wszystko sami projektujemy, klient dostaje to gotowe tak jak tutaj widać, czyli z całą zabudową, tak. Aha, super. Także jeśli ktoś nie miał pojęcia, że coś takiego istnieje, a potrzebował tego, to już wie, że istnieje i może to zacząć kupować, szukać, projektować pod swoje wymagania. Dokładnie tak. Ale to jeszcze nie koniec. No tu już ewidentnie mamy start rakiety balistycznej. Czy tutaj możemy spodziewać się czegoś zupełnie innego, czy to jest jakaś inna wersja? Ciekawsza. Podobna, natomiast jest to znowu coś innego, coś...
Niektórzy chcą sobie przechowywać różnego rodzaju alkohole, nie tylko wina, i zrobiliśmy taką klatkę schodową, wokół której można estetycznie wyeksponować różnego rodzaju trunki, cokolwiek. No właśnie, tak bardzo instagramowo, że tak powiem, to wygląda. Wiem, moja żona często takie cuda mi przysyła, co jej się podoba, i tutaj właśnie te schody to po prostu półeczki drewniane dookoła, to idealnie pasuje, żeby po prostu zdjęcia na Instagramie rzucać. Jeżeli ktoś ma ochotę do nas przyjechać, porobić zdjęcia, wrzucić na Instagram, służymy zawsze naszą ekspozycją, jesteśmy otwarci. Dobra, także ja tylko powiem, że w opisie tego filmu znajdziecie tutaj kontakt do firmy Ani, więc będziecie mogli zorientować się, gdzie to jest, pojechać, zobaczyć ich stronę internetową i być może kupić coś do siebie, do ogródka. Ale teraz Ania pokaże nam, co jest dalej w środku. Zapraszam. Więc tak, może pokaż najpierw tą klatkę schodową. No ona się jednak różni od tych, które widzieliśmy do tej pory. Tak, naprawdę tutaj robi wrażenie właśnie te drewniane półeczki zabudowane dookoła. Jest też, oprócz tego, że praktyczne przechowywanie różnego rodzaju produktów, to jeszcze bardzo przyjemne dla oka. Staraliśmy się. Tutaj mamy to, co już wcześniej widzieliście, czyli takie typowe, jak my nazywamy ten moduł store space, czyli do przechowywania. No tutaj akurat mamy jedzenie. Tutaj znowu powtarzają nam się półki na przykład na wina. Tak, jedzenie i picie, czyli wszystko, czego potrzeba do przeżycia. I jak będziecie chcieli się napić wina w fajnym chłodzie, nie wychodząc do gorącego ogrodu latem, to można tutaj sobie swobodnie też spędzić czas przy kominku, jeżeli byłoby wam tutaj za zimno, bo przyznasz, że temperatura jest taka dosyć rześka. Tak jak wspomniałam, latem to jest około 14 stopni, więc można tutaj drzwi zamknąć, odpalić kominek i się troszeczkę dogrzać, gdyby komuś było jednak za chłodno. Tak, myślę, że latem to przyjemnie schodzić bez kominka, natomiast pewnie jak zimą ktoś chce przyjść napić się wina, to już taki kominek naprawdę zrobi klimat i odpowiednią temperaturę. I teraz z ciekawostek z tego modułu jeszcze jest na pewno to, że ten stolik możemy schować. On tutaj się chowa w ścianie, te dwie kanapy się rozkładają i mamy tutaj pozycję leżącą do spania. Aha, czyli to już, czy bunkier, to nie wiem, czy wytrzymałby spadające bomby, ale taki przetrwalnik na pewno. Tak, tak, no nie, no przeciwatomowy to nie, czy przeciwbombowy, ale taki, żeby to tutaj sobie przeczekać, no to. Oczywiście wiele osób zarzucało nam, że nie ma tu przecież łazienki, no i tak dało nam to do myślenia. No właśnie, ale widzę, z tyłu jest telewizor, pewnie jakiś Netflix, można zaaranżować, podłączyć. Tak, tak, tutaj jest też kabel internetowy, także tutaj wszystko mamy na gotowo. Aha, super. Wspomniałaś o łazience? Czy rozumiem, że za chwilę nas zaskoczysz jeszcze bardziej? Być może. Dobra, idziemy. Nie wiem, czy jeszcze bardziej się da, ale mam nadzieję, że mi się uda. Dobra, zapraszamy. W takim razie podążamy za tobą. Teraz to jest z tym wejściem okrągłym, z okrągłymi schodami. Natomiast tutaj coś, co... Same znaki zapytania pojawiają się, kiedy coś widzimy. Wygląda jak jakiś ośrodek treningowy NASA albo jakaś stacja kosmiczna przed wystrzeleniem jeszcze. Może być. Ale już same rozmiary tutaj robią wrażenie i pytanie, bo tutaj mamy coś, pierwszy produkt, który nie jest zakopany. Czy... tak, no dlatego, że po pierwsze już na ekspozycji trochę nam zabrakło miejsca. Tutaj mieliśmy już asfalt gotowy, nie chcieliśmy tego wszystkiego niszczyć. A z drugiej strony pomyśleliśmy, że być może ciekawe będzie dla ludzi, żeby zobaczyć, jak to wygląda przed wkopaniem ziemi. To jest pierwsza opcja, dlaczego to nie jest zamontowane. A druga jest taka, że niekoniecznie musimy to wkopywać w ziemię. Może to być konstrukcja wolno stojąca po prostu na powierzchni ziemi, która powiększy przestrzeń domu, bądź zostanie postawiona na jakiejś działce ogrodowej, w lesie, gdzie kto chce. Aha, dobra. Czy to pływa? To jest zrobione z materiału, z którego produkowane są jachty, także myślę, że gdyby to zwodować, to dałoby radę. Ubotem nie zostanie. Jesteśmy już na podejściu góry, więc z góry jeszcze lepiej widać, jak to wygląda i faktycznie przypomina jakąś stację kosmiczną. Ale wchodzimy do środka. Zapraszam. Tutaj znowu pomieszczenie do przechowywania. Możecie tutaj mieć oczywiście rzeczy wszystkie niezbędne do tego, żeby
być w tym miejscu i nie musieć z niego w ogóle wychodzić. Aha, tak, także ta aranżacja jest po prostu taka przez nas wymyślona, natomiast ja już miałam pomysł, żeby to przerobić na przykład na szafę. Tak, już wygląda dużo bardziej wakacyjnie niż po prostu spiżarka z zaprawami i kompotami. Dokładnie tak. I tutaj jest, cała magia dzieje się w tym miejscu, dlatego że tutaj zrobiliśmy taki łącznik, który pozwala nam na rozbudowywanie tych konstrukcji praktycznie w nieskończoność. Aha. To jest tylko już teraz zależne od wyobraźni, od zasobności portfela oczywiście. Aha. I możecie tutaj zrobić co tylko chcecie. Tak, to taki domowy korytarz, skrzyżowanie mi już przychodzą na myśl tutaj części Hobbita. Dokładnie tak. Więc już robi fajne wrażenie, ale rozumiem, że możemy skręcić najpierw w prawą stronę, możemy zobaczyć. Możemy w prawą stronę zobaczyć. To jest taki moduł, aha, który my zaaranżowaliśmy na siłownię, natomiast po wyniesieniu tych sprzętów macie tutaj wolną przestrzeń i możecie ją wykorzystać na co tylko macie ochotę. Mhm. Super. I te moduły ile mają metrów kwadratowych? To ma 6 metrów bieżących. I teraz tak, w najszerszym miejscu to jest 2,40, tutaj przy podłodze to będzie mniej, dlatego że tutaj ta konstrukcja nie jest prosta, mhm, tylko te ściany są takie opływowe, łukowe. Mhm. Super, dobra, idziemy do następnego zakątka. No to po siłowni przydałoby się zrelaksować, tak? Więc jeżeli ktoś lubi saunę, a nie miał na nią miejsca w domu, proszę bardzo, służymy pomocą. Aha. Pełnowymiarowa sauna. Nawet zimą można się przejść i wychodzi się nie bezpośrednio na śnieg, na mróz, na wiatr tylko? Dokładnie tak. Super, robi wrażenie. No i... Sauna jest elektryczna? Tak, sauna jest elektryczna, aha, tak. I teraz no po saunie wiadomo prysznic i również odpowiedź na to, co mieliśmy w pierwszej piwniczce, czyli że no dobra, jesteśmy tam, siedzimy tam, ale co z toaletą, więc voilà, jest i ona. I może być w pełni funkcjonalna. Jest w pełni funkcjonalna, tak, podłączona do kanalizacji, mamy tutaj normalnie dostęp do wody. Także wszystko działa. Gniazdka na suszarkę, na co tam potrzebujemy. Super. Wygląda rewelacyjnie. Idziemy dalej zwiedzać. Tu jest piecyk elektryczny do sauny. Tak jest. No i tutaj trochę powtórka z rozrywki, również półki, tym jeszcze więcej półek, na jeszcze więcej trunków i relax space, który też już wcześniej, aha, oglądaliśmy. Super, czyli tak naprawdę można tutaj pomieszkać, nie wychodząc na powierzchnię. Dokładnie tak. Natomiast dla tych, którzy nie chcieliby tego zagłębiać w ziemię, tworzymy w tej chwili moduł, który będzie miał okna, mhm, i tworzymy również moduł kuchni w pełni wyposażonej. Super, bo wspomniałeś, że robicie też na eksport i też między innymi do krajów, gdzie nie tak łatwo jest zakopanie w ziemię, jak na przykład tutaj u nas w Polsce z takimi, dokładnie, prostymi, tak, terenami ziemnymi. Mieliśmy sporo zapytań na przykład od Austriaków o to, żeby nie musieć tego jednak zagłębiać w 100% w ziemię, dlatego że mają tam dosyć górzyste tereny i w tej chwili, mhm, robimy już taki model, który będzie miał wejście od frontu, czyli obrazując, jeżeli masz górę, kopiesz w niej tunel, wkładasz piwniczkę i masz wejście po prostu takie z frontu. Aha. Czyli cała Skandynawia, Austria, Szwajcaria. Dokładnie. Dobra. Staramy się odpowiadać, po prostu zbieramy wiadomości z rynku, słuchamy naszych klientów, tego co nam też podpowiadają, co nam się wcześniej wydawało jak gdyby nieistotne, a jednak jest. I cały czas wprowadzamy różne modyfikacje i staramy się ten produkt ulepszać. Dobra, czyli rozumiem, że jeśli za jakiś czas Was znowu odwiedzimy tutaj z kamerą na kanał i z instalacją, to będziemy mieli jeszcze jakieś nowości, ciekawości do pokazania. Myślę, że na pewno. Dobra. Także dzięki Wam za oglądanie. Jeśli macie inne na przykład znaleziska, różne ciekawe rzeczy do pokazania na naszym kanale, to piszcie w komentarzach, kogo znaleźć, kogo poszukać, kogo odwiedzić i nakręcić, a także zostawcie subskrypcje i lajki, żeby ten kanał dalej mógł się rozwijać i żebyśmy znajdowali takie ciekawości, jak choćby tutaj u Ani. Bo przyznacie, że prawdopodobnie zdecydowanie większość nie słyszała o takich rozwiązaniach chyba. Smart Space? Możemy tak to smart, nazwać? Smart Space'ach. Więc zapraszam do komentowania, do podsyłania jakichś pomysłów, linków, kontaktów, do kogo, z czym się udać, co odwiedzić, co nagrać i co Wam pokazać. Także dzięki za oglądanie, do zobaczenia, cześć! Cześć!
Miło było mi Wam pokazać naszą aranżację, ekspozycję. Jeżeli mielibyście jakieś swoje pomysły, jak można zaaranżować wnętrza tego typu przestrzeni, to również dawajcie znać w komentarzach pod tym filmem. Tak, Ania prowadzi Instagrama i tam będzie też dużo pięknych zdjęć, które możecie pokazać żonie i namówić ich na taki podziemny bunkier. Ja myślę, że to raczej zawsze działa w drugą stronę, że one namawiają mężów jednak. Przynajmniej z dotychczasowego doświadczenia tak to u nas wygląda. Dobra, dzięki w takim razie. Do dzięki, zobaczenia. Cześć. Do zobaczenia, cześć. Ani produkuje także baseny. Jeśli chcielibyście zobaczyć, jakie baseny, a także jakie są koszta utrzymania tego typu basenu we własnym ogródku, dajcie znać w komentarzach, odwiedzanie jeszcze raz i Wam to pokażemy.